Według biblijnej miary czasu liturgia za chwilę rozpocznie się, a należy ona już do niedzieli Zmartwychwstania. Liturgia Świętej Nocy Paschalnej to kulminacyjny moment Triduum Paschalnego, a tym samym szczyt całego roku liturgicznego. Wszystkie inne święta i uroczystości o tyle mają swoje miejsce w Kościele, o ile wypływają z tego jednego święta. Za chwilę rozpocznie się Wigilia Paschalna. Jest ona pamiątką największego wydarzenia w historii ludzkości, zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest dopełnieniem tego, co rozważaliśmy w ostatnich dniach. Dzisiejsza liturgia będzie się składać z kilku części. Na początku nastąpi obrzęd światła, czyli poświęcenie ognia, od którego zostanie odpalony paschał, świeca symbolizująca zmartwychwstałego Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem dostąpili, mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Amen. Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego,
rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Za chwilę zostanie uroczyście odśpiewane orędzie paschalne, Exultet. Ten piękny śpiew zwiastuje zwycięstwo Chrystusa, który jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Śpiewu orędzia wysłuchajmy zapalonymi świecami. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobnym blaskiem takiej światłości raduj się, Kościele Święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas długa Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się
prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów. Do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość! Aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa i przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół Święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku. Żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła. O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu,
Jezus Chrystus, Twój Syn, zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen, amen, amen. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud, jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek pierwszego dnia. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek drugiego dnia. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek trzeciego dnia. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek czwartego dnia. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie
a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek piątego dnia. Potem Bóg rzekł, niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg, oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Tak upłynął dzień, wieczór i poranek szóstego dnia. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, odchłanie oceanu w zbiornikach. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, jaką pokładamy w Tobie. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach.
Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki i wieku. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartym serce Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzeciw wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł w przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był on ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nim w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, także z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze ścigając tamtych. Nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wód po prawej i po lewej stronie. W tymto dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło, którego Pan dokonał wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z Nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci Pana. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała mała. On z niewoli zła swój lud ocala. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała mała. On z niewoli zła swój lud ocala. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca pogrążył w moworskiej przepaści. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała.
moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. On Bogiem Ojca mego, będę Go wywyższał. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły jak głaz, runęli w głębinę. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Wyprowadziłeś swój lud i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, w miejscu, któremu czyniłeś swoim mieszkaniem. Pan Bóg jest Królem na zawsze i na wieki. Śpiewajcie Panu, bo wielka Jego moc i chwała. On z niewoli zła swój lud ocala. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie dalejże. Kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludu wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz go, wezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo On ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie urzeźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność i bać się nie będę, bo Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Dajcie poznać Jego dzieła między narodami. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost cnót Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. Bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, królu nieba. Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Niebezmorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
który kładzisz grzechy świata, przejm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Duchem Świętym, Panie Boga mojego. Amen. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięstwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki i wieku. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia ciała grzesznego dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany, po to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony z grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga, w Jezusie Chrystusie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański stąpił z nieba. Podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie, oznajmijcie moim braciom. Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, liturgiczne wskazania mówią, że obrzędy Wigilii Paschalnej powinny się rozpocząć po zapadnięciu zmroku. Te wskazania podyktowane są troską, aby symbolika ciemności i światła była przez uczestników liturgii dostrzeżona, aby dotknęła ich zmysłów i serca. Mam odczucie, że w tym roku to wskazanie jest niepotrzebne. Doświadczenie bowiem ciemności jest wystarczająco mocne i powszechne. To, co do nas dociera w wiadomościach, przeraża nas, wywołuje lęk, zabiera radość. Niepokój o naszych bliskich, doświadczenie bezsilności, trudność przewidzenia, jak długo to dalej potrwa, sprawiają, że czujemy się, jakby ciemność panowała nie tylko w nocy, ale spowiła cały, nawet ten słoneczny dzień. Uroczyste wniesienie zapalonego paschału do ciemnej świątyni podczas liturgii tego wieczoru pragnie nam wszystkim mocno uświadomić prawdę, że jest światło, które rozprasza wszelkie ciemności. Także te, które obecnie doświadczamy. Jest źródło życia, które nigdy nie wysycha. Jest nadzieja, która nigdy nie umiera. Prorok Izajasz, 8 wieków przed Chrystusem, w swojej pieśni o słudze Jahwe zapisał słowa Boga, które wskazują
na przyszłego Mesjasza, na Jego rolę. Ustanowiłem Cię światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Starzec Symeon, gdy ujrzał Dzieciątko Jezus wnoszone przez Maryję Józefa do świątyni, uznał, że proroctwo Starego Testamentu wypełniło się. Dlatego wziął w objęcia Jezusa i wypowiedział o Nim słowa: oto światłość na oświecenie pogan. W czasach Jezusa wielu ludzi niewidomych fizycznie i duchowo, którzy spotkali Jezusa, doświadczyli, że On rzeczywiście potrafi przywrócić wzrok, wyprowadzić z ciemności, pomóc poznać prawdę. Tego doświadczyli wszyscy, którzy uwierzyli Jezusowi. Apostołowie, gdy przekonali się o prawdziwości zmartwychwstania Jezusa, zachowują się rzeczywiście jak ludzie, którzy nagle odzyskali wzrok. Widzą to, co wcześniej było dla nich niedostrzegalne. Rozumieją to, co było niepojęte. Poznają, jak mają żyć i jaki jest ich cel. Chrystus zmartwychwstały jest rzeczywiście światłem, które rozprasza ciemności serc i umysłów. W jaki sposób Jezus to czyni? W jaki sposób światło zmartwychwstałego Jezusa oświeca, rozprasza mroki? Jezus zmartwychwstały objawia nam cztery prawdy, które zmieniają całkowicie nasze życie. Cztery prawdy, jak te cztery świece, zapalone właśnie od paschału, znaku zmartwychwstałego Chrystusa. Świeca pierwsza, świeca, która uświadamia nam prawdę, że Jezus zmartwychwstały objawia, że jest Bóg, który nas kocha, kocha człowieka. Jezus nie pozostawia nas w wątpliwościach. Jego życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie jest dowodem, że wszystko, co mówił, jest prawdą. Że Bóg istnieje, rzeczywiście stał się człowiekiem, że kocha bezinteresownie każdego, niezależnie od jego postępowania. Chce naszego szczęścia. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa mamy pewność, że patrząc na oblicze Jezusa, widzimy Boga. Świeca druga prawda, którą objawia nam Jezus zmartwychwstały, to prawda, że śmierć nie jest końcem. Zmartwychwstały Jezus jest dowodem, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem do innego świata. Nie jest murem, o który się rozbijamy, ale drzwiami do życia wiecznego. Krzyż, śmierć jest drogą do pełni życia. Tak jest, bo Jezus zmartwychwstał. Świeca trzecia prawda, którą Jezus objawia, Jezus zmartwychwstały, to ta, że grzech, każdy grzech został zgładzony. Jeżeli zmartwychwstanie Jezusa dowodzi prawdy Jego słów, prawdy Jego nauki, to także tej, że Jego śmierć gładzi wszystkie grzechy. Nie ma zła, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. Nie ma upadku, z którego nie moglibyśmy powstać.
Nie ma miłości, która nie mogłaby się odrodzić. Nie ma wiary, która nie mogłaby się rozpalić na nowo. Świeca czwarta. Zmartwychwstały Jezus objawia, że jest naszym początkiem, jest naszym końcem, ale jest także obecny z nami. Pięknie, sugestywnie wyrażają to słowa wypowiadane właśnie w czasie poświęcenia Paschału. Chrystus, wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega, do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jeżeli Jezus zmartwychwstał naprawdę, niezależnie co dalej będzie, będzie dobrze. Jesteśmy w rękach Boga i niczego nie powinniśmy się lękać. Jeżeli Jezus prawdziwie zmartwychwstał, to kiedy dookoła panuje zamęt, ciemność, człowiek przeniknięty obecnością Jezusa potrafi zobaczyć niewidzialny punkt, w którym rodzi się nadzieja. Każda ludzka miłość, każde ludzkie spotkanie jest zawodne. Także ludzka pomoc, nawet ta najlepsza, jest zawodna. Ale jeżeli będziemy w stałej relacji z Chrystusem, przejdziemy każdy kryzys. Przejdziemy każdą epidemię jako zwycięzcy. W tegorocznych życzeniach, które można już od rana zobaczyć, oglądnąć na stronie facebookowej i internetowej naszej parafii, jako duszpasterze życzymy wszystkim, także i sobie, aby światło Chrystusa zmartwychwstałego rzeczywiście rozbłysło w naszych domach. Te życzenia uświadamiają, że to rozbłyśnięcie światła Chrystusa w naszych sercach, w naszych domach nie dzieje się automatycznie, nie dzieje się bez naszej woli. Światło Chrystusa świeci zawsze z taką samą mocą, ale od nas zależy, czy otworzymy na to światło nasze oczy, serca, nasze domy, czy mu zaufamy, czy zechcemy w tym świetle żyć. Używając języka dzisiejszej technologii, wobec światła możemy być światłowodem, który niesie światło innym bez żadnej straty, albo sitem, które zatrzymuje, nie przepuszcza. Chcąc być światłowodem, potrzeba naszej wiary i miłości. Potrzeba postawy Maryi, która na samym początku powiedziała Bogu: tak, fiat, niech mi się stanie Twoja wola. I była w tej postawie wierna do końca. Wierna aż po krzyż, aż po grób, aż po wielkanocny poranek, aż po zmartwychwstanie. Nawet jeżeli wydaje nam się, że ta postawa Maryi dla nas, ludzi chodzących po tym świecie, jest bardzo trudna i mamy świadomość, że często nam to nie wychodzi, ważne, byśmy każdego dnia próbowali na nowo. Wtedy niezależnie, co byłoby dalej w naszym sercu, będzie pokój, a w życiu jaśniej. Będziemy dziećmi światłości, którzy innym pomagają odzyskać nadzieję. Wiemy dobrze, że w tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej. Ta procesja
jest wyrazem radości ze zmartwychwstania Chrystusa i symbolicznym głoszeniem całemu światu, że Jezus żyje. Procesji nie będzie, ale zadanie jako uczniowie Chrystusa, które mamy wykonać, jest przed nami, jest do wykonania. Naszym życiem, miłością, wiarą, także sposobem znoszenia tych trudności, tej epidemii, trzeba, abyśmy obwieszczali światu, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Aby to było możliwe, potrzebujemy Jego światła. Dlatego powtórzę słowa z początku dzisiejszej liturgii. Niech one staną się naszą gorącą prośbą, naszą codzienną modlitwą. Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Amen. Zapalmy teraz także w naszych domach świece, a jeśli zostały umieszczone przy oknach, to weźmy je teraz w swoje dłonie, abyśmy w ich blasku odnowili przyrzeczenia złożone przy Chrzcie Świętym. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych to moment, do którego przygotowywaliśmy się przez cały Wielki Post. Mamy teraz świadomie potwierdzić, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. A teraz rozradowani blasku zmartwychwstałego Jezusa, prośmy Tego, który otworzył nam niebo, abyśmy mogli się tam dostać i z Nim razem przebywać. Módlmy się za Kościół Chrystusowy na całej ziemi, aby tajemnica paschalna przyniosła Mu odrodzenie i radość,
pomnożenie liczby wyznawców i umocnienie nadziei w tych trudnych czasach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pojednanych z Bogiem i Kościołem, aby pomnażali otrzymane dary i żyli w miłości do Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój i braterstwo dla narodów, aby zmartwychwstały, który zburzył mury wrogości i podziałów, wlał wielkanocny dar pojednania w serca ludzi skłóconych i walczących. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących z powodu epidemii, za całą służbę zdrowia i wszystkich, którzy starają się o nasze bezpieczeństwo, aby Chrystus zmartwychwstały obdarzył ich potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłego Piotra Stanclika, Zofię i Władysława z synem Józefem, Jacka Wojciecha, Natalię Świerczok, za zmarłych z naszych rodzin i zmarłych z powodu epidemii, aby otrzymali łaskę szczęśliwego życia wiecznego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za całą naszą wspólnotę parafialną i za nas świętujących Paschę, abyśmy odrodzeni przez wielkanocne sakramenty wytrwali w prawdzie i odzyskali pokój, jakiego świat dać nam nie może. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty uświęcasz nas przez ofiarę wielkanocną. Niech jej zbawienne skutki rozszerzą się na wszystkich ludzi. Bądź uwielbiony prawdziwie żyjący i królujący na wieki i wieku. Amen. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, w czasie której na ołtarzu dokona się misterium paschalne, czyli przejście Chrystusa ze śmierci do życia. Obdarzeni światłem Chrystusa, nakarmieni Słowem Bożym, przyjmijmy komunię świętą także w sposób duchowy, uwielbione ciało i krew Chrystusa. Spożywajmy prawdziwy pokarm pielgrzymów podążających za zmartwychwstałym, aby doprowadził nas na wieczną ucztę w niebieskim Jeruzalem. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota, rozerwała wrogową pęta, ręka święta Panna moja, rozerwała. Idziesz w niebo z szczebem śliwymi, dziećmi twymi, halleluja. Idziesz w niebo z szczebem śliwymi, dziećmi twymi, halleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę sług Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu i spraw, aby ofiara, która wzięła początek w misterium paschalnym, stała się dla nas lekarstwem na wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni w całym, z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspomnij.
wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się we mnie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Modlitwa przed przyjęciem komunii duchowej. Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię, jakbyś już do mnie przyszedł. I całe z Tobą się łączę. Nie dozwól, abym się miał kiedykolwiek oddalić od Ciebie. Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. Dziękując Chrystusowi Zmartwychwstałemu za to, że przyszedł do naszych serc, wychwalajmy Go śpiewem Tedeum. Ciebie, Boga, wysławiamy. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, mi ziemia cała, Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cherubi, serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy, pełny niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy, apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełni.
męczenników orszak biały, Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdołam, głosy ludów zgodzonymi, wielmi święta pieśń Kościoła, niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste, Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem, przyoblukszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem, Tyś pokruszył śmierci wrota, stał jej oścień w męki dobie i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. O prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn jedyny, lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łaski niegodni, wspomóż obmyj grzech co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami, ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, ród sierocy, błogosław dziedzictwo swoje, rządzie broń po wszystkie lata, prowadź w niebie słowie bramy, by w dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiał. Powiek wieków nie ustanie pieśń, co sławi Twoje czyny. Owdniony brać nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żywżą Twej opieki. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech wszystkim Bóg błogosławi. Niech zmartwychwstały Chrystus daje odczuć swoją bliskość. Można powiedzieć, że życzenia już złożyłem, ale żeby one jeszcze raz wybrzmiały, to pragnę wszystkim życzyć najpierw takiego przejścia, powrotu z tego korona czasu do normalności. Do powrotu do normalności, w której nie będziemy tylko błogosławić środki masowego przekazu, te transmisje internetowe, ale będziemy się cieszyć bliskością i realnym spotkaniem, realnymi relacjami. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie wszystkim, całemu światu, zdrowie duszy i ciała. Niech Jego światło rzeczywiście rozpali się, rozświetli w naszych sercach, abyśmy w tym świetle mogli żyć, mogli iść, dalej postępować i abyśmy odczuli ciepło tego światła, czyli ciepło Jego miłości. Aby ta miłość nam pomogła bardziej miłować naszych bliskich,
cieszyć się życiem, żyć na chwałę Chrystusa Zmartwychwstałego i ku pożytkowi bliźnich.